2013 roku miałam przyjemność występować na konferencji, której moje wystąpienie było zatytułowane Innowacje społeczne. Czy to jest moda? Czy to jest kolejny etap w rozwoju innowacji? Czy to jest coś innego ze znakiem zapytania? I powiem, że na to ostatnie pytanie zechcę odpowiedzieć po zakończonym moim krótkim wykładzie. Otóż, żeby dojść do tego, czym są innowacje dzisiaj, zacznijmy od wypowiedzenia istoty. Powtarzam, istoty, a nie definicji. Dlatego, że definicji mamy dziesiątki, natomiast istota innowacji społecznych tkwi w kilku bardzo pragmatycznie ustawionych elementach. To jest jej cel, realizacja i efekty. Jeżeli powiemy sobie o celu, oddaje nam rzeczywiście ogromną specyfikę tej innowacyjności społecznej, ponieważ celem jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa. A to oznacza coś więcej i coś innego, aniżeli poziom życia, realizacja na określonym poziomie, ponieważ poziom życia mierzymy nakładami na zaspokajanie potrzeb. To są materialne głównie i część niematerialnych potrzeb. Nie jest to również tożsame z dobrobytem, ponieważ dobrobyt wyraża nasze zasoby wszelkie, jakie posiadamy. Jakość życia to jest mierzony czynnik, element zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi elementami i pokazuje nam subiektywne zadowolenie z naszego życia. Jest to trudny cel, ale muszę być paradoksalnie, do osiągania tego celu sięgam, myślę, że nie tylko ja, do starożytnych mądrości Konfucjusza, który powiedział, jeżeli widzisz, że cel okazuje się trudny do osiągnięcia, nie zmieniaj celu, zmieniaj działania. I właśnie jesteśmy na takim etapie, kiedy właśnie cel społeczno-gospodarczego rozwoju jest elementem wkomponowanym w rozwój społeczno-gospodarczy każdego kraju, ponieważ w rocznych planach mamy zapis. Celem jest rozwój, podnoszenie jakości życia społeczeństwa, rozwój społeczeństwa. Zatem cel jest trudny. Trudny i trudnomierzalny. Musimy zacząć zmieniać działania. I właśnie to otoczenie, w którym przychodzi nam na tym etapie rozwoju gospodarki, czyli gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki opartej na innowacjach, wdrażać te zasady. I pierwszą zasadą realizacji innowacji jest właśnie oparcie się na wiedzy, ale na wiedzy nie tylko profesjonalistów, ale wiedzy też społecznej. Na innowacjach wdrażanych nie tylko przez profesjonalistów, naukowców, ale z udziałem konsumentów, ostatecznych użytkowników tejże innowacji. Kolejny element realizacji to jest współdziałanie, bo muszą wszyscy ze wszystkimi współdziałać, naukowcy z praktykami, z administracją, z państwem, z organizacjami non-profit i tak dalej, aby te efekty mogły autentycznie być wypracowane wspólnie i służyć następnie dobru społecznemu, podnoszeniu jakości. Jeżeli mamy współdziałanie, musi być współodpowiedzialność za całość realizowanych projektów, a nie odcinkami, każdy za swój. Wówczas nie mamy tej charakterystyki pełnego efektu. I dalej element niezmiernie istotny to jest właśnie różnorodność. Różnorodność jest tym wyróżnikiem innowacji społecznych, który pozwala nam działać wspólnie z jednostkami biznesowymi, społecznymi, z własnością prywatną, publiczną, społeczną, innymi nowymi formami. Pozwala nam współdziałać w skali mikro, makro, mezo w bardzo wielu elementach. Ta różnorodność pozwala nam na wkomponowanie innowacji społecznych w cały zestaw innowacji technologicznych, zarządczych, marketingowych, organizacyjnych. I musi być, co jest niezmiernie ważne do podkreślenia, być to element, który w harmonii współpracuje ze sobą. Jeżeli którakolwiek część tego komponentu się wybija, zaczyna się konkurencja. Konkurencja nie tworzy tego elementu, o który nam chodzi. Zatem musimy pamiętać i o tym elemencie. W ten sposób osiągamy określony efekt. Efektem jest znowu pewien wyróżnik dla innowacji społecznych. Coś,
czego nie musimy mieć w innych zadaniach. Otóż jest to produkt, a tym produktem jest zamierzony cel, czyli podnoszenie jakości życia społeczeństwa w określonych obszarach, w bardzo wielu różnych obszarach. Do tego dochodzi inny cel, którego nie ma inna działalność. Mianowicie tym celem jest nawiązywanie więzi społecznych, które służą przekazywaniu i dyfuzji tychże innowacji. To jest niezbędne, ale zarazem, jak z praktyki dotychczasowej widzimy, bardzo istotnie wzmacniające działanie innowacji społecznych i skuteczne osiąganie efektów. Ale efekty nie kończą się tylko na samym wypracowanym produkcie, czy to materialnym, czy pozamaterialnym, ale mają dodatkowe atuty niezmiernie istotne dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa, bo właśnie ta jest dla nas niezbędnym i bardzo akceptowanym i potrzebnym w tej chwili celem do realizowania. Te kolejne elementy to jest poprzez uczestnictwo społeczeństwa, jego aktywizacja, która, jak wiemy, jest w tej chwili do bardzo wielu aspektów naszego życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego potrzebna. Poza aktywizacją jest widoczny element współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czującego odpowiedzialność za to, co się dzieje nie tylko u mnie, nie tylko ze mną, ale i w otoczeniu. I oczywiście ten element dyfuzji. Im więcej jest uczestników, tym większa możliwość włączania nowych elementów, nowych członków, kształtowania nowych więzi. W ten sposób zbliżamy się do tego, że można powiedzieć, że innowacje społeczne wraz z ich efektami są wkomponowane niewątpliwie w ekosystem innowacji. One współgrają z innowacjami technologicznymi, właściwie są tworzone na ich bazie, z marketingowymi, kiedy pozwalają nam upowszechniać, z organizacyjnymi, zarządczymi. Kolejny element, który jest tym wyróżnikiem, to jest to, że te innowacje mają możliwość i wykorzystują tę możliwość, skoro mają określone miejsce w systemie, w ekosystemie innowacji, to również mają tam swoją rolę. I rolą innowacji społecznych w ekosystemie jest właśnie wspieranie pozostałych instytucji, pozostałych działań i dopełnianie tych działań, które nie są bądź nie mogą czynione przez jednostki biznesowe, państwo, NGO i inne. To powoduje, że znaczenie innowacji społecznych rośnie. W niektórych krajach nawet mierzymy już efekty innowacji społecznych w postaci wpływu i udziału innowacji społecznych w PKB. My tego jeszcze nie mamy. Następnie coś, co wskazuje na to, że innowacje rozwijają się, są istotne i będą się dalej rozwijały, to jest właśnie ta ewolucja, którą króciutko w trzech zdaniach chcę pokazać. Schumpeter mówił o innowacjach społecznych, ale widział je inaczej, widział je jako wynik innowacji technologicznych. Mówił o innowacjach w ogóle, że są szansą dla rozwoju. Ćwierć wieku później Freeman powiedział, że innowacje nie są szansą, innowacje są koniecznością wręcz, a dosłownie wyraził się, kto nie wdraża innowacji, nie wdrażać innowacji, to znaczy umierać, w cudzysłowie na rynku. A ja myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, w obecnych warunkach, w gospodarce tak zaawansowanej na innowacjach, że bez korzystania z innowacji, bez wdrażania społeczeństwa do innowacji, czyli bez tworzenia innowacji społecznych, nie ma akceptacji efektu, czyli nie ma konsumentów, nie ma społeczeństwa, które będzie akceptowało innowacje bez swojego udziału. Jest to więc element wyraźny ewolucyjnego rozwoju, który włącza społeczeństwo w kształtowanie produktów, dóbr, usług, idei, które później służą społeczeństwu. I coś, co chciałabym jeszcze dopowiedzieć, innowacje społeczne przestają być tylko reakcją na to, co wymaga poprawy, wsparcia, wzmocnienia
pomocy. Innowacje społeczne stają się również działalnością ex ante, czyli profilaktycznie zapobiegającą wykluczeniom, profilaktycznie zapobiegającą bezrobociu, profilaktycznie zapobiegającą pewnym niedostatkom edukacyjnym. I to jest niezmiernie ważne. I w tym momencie myślę, że dochodzimy do punktu, w którym możemy powiedzieć, jaka ma być odpowiedź na tę trzecią część pytania postawionego na początku. Czy innowacje są modą? Nie, bo moda jest elementem krótkotrwałym, efemerycznym, przemijającym. Czy jest kolejnym etapem w rozwoju innowacji? Tak, ale to nie jest etap, który eliminuje, czy niweluje, czy degraduje dorobek pozostałych. To jest włączenie się i praca harmonijna wszystkich rodzajów innowacji. Jest to właśnie coś więcej. Jest to właśnie wejście innowacji w nowy etap rozwoju społeczno-gospodarczego. I to już zapewnia innowacjom społecznym pełne, trwałe miejsce. Natomiast od nas, jak będziemy to realizować, na ile będziemy brać pod uwagę efekty, jak będziemy je mierzyć, będzie zależał rozwój tych innowacji. One muszą być widoczne nie tylko w samym działaniu, ale muszą mieć wymierne efekty. Dziękuję.